Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, jak widzicie, nasze drzewka już troszeczkę pourastały. Mamy tutaj dosyć elegancką dżunglę. Może nie elegancką, ale taką podstawową mamy. Miodek nam się robi, wszystko pięknie, fajnie. Dodatkowo widzę, że nawet tlen nam się teraz zrobił. O, pospolita larwa, świetnie. Nawet w tej chwili nam się tlen już zmniejszył, czy zużycie nam się zmniejszyło o 1,8, więc też spoko. Ile tu tych larw jest? Ej. Wow. Ale się tych robali naspawnowało. Niezwykła larwa. To my zaraz może zrobimy więcej sobie tych naszych... Boże, zapomniałem słowa. Uli. Będziemy mieć ule. Ja pierdule, będziemy mieć ule. Więc tak, jakie dzisiaj mamy plany? Powiem szczerze, nie mam żadnych. Nie mam żadnych, dzisiaj idziemy na spontan żywioł. Tutaj się nic nie porobiło. Larwy też nie, więcej ich nie ma. Tylko kilka sztuk było. O, kolejne już są. Nie wiem, jak one się respią i w jakich miejscach, ale coś tutaj jednak mamy. Dobra. Pospolita larwa. Zobaczmy sobie w genetykę, jak to wygląda. Tutaj trzeba rzadkie larwy. Larwa motyla. 120 mnożnik. Mutagen plus nawóz. Czy my takie rzeczy mamy? Mutageno plus nawozu. Próbka bakterii jest. Nawozu nie ma. Nawozu nie ma. Nawóz się robiło z... glony siarka. I dwa pokorzenia. My nie mamy siarki. Holy shit, nie mamy siarki. Dobra, to sobie daleko nie pójdziemy. Idziemy po siarkę. Tylko wiecie co, może... może też byśmy zrobili w tamtym miejscu normalne wydobycie siarki. Czyli tak, 3 razy 8. Właśnie, w ogóle musimy 8. Czemu mi się to tak potrójnie zbiera? Wow! Coś się zbugowało. O, 3 razy 8. Tylko my znamy, że nie będziemy mieć nawet takich rzeczy do zrobienia, prawda? Tak, super stópki nie mamy. Dwa razy pręt irydowy. No i kurde właśnie. Nie mamy pręt super stopu, zarąbiście. Mamy, dobra. Idziemy, zrobimy sobie w tamtym miejscu, tylko to w tą stronę raczej. Zrobimy sobie w tamtym miejscu... to lewym się robiło. W tamtym miejscu zrobimy sobie przy tej siarce normalny... czy normalną kopalnię. To jest priorytet na dzisiejszy odcinek. Jak to wygląda tu? Dobra, zabieramy wszystko. Myślałem, że to jakaś larwa nowa. Ale niestety nie. Szczerze powiedziawszy, tak sobie teraz patrzę na ten tlen, który się zużywa niby mniej i powiem wam osobiście, że niezbyt widzę jakąś różnicę. Z tego co pamiętam, ona miała bodajże się... ona miała się, z tego co pamiętam... dostosowywać do naszych poczynań tutaj. Ale czy tak będzie? Ale czy tak będzie? No tak, teraz mamy problem z czymś innym. Trzeba zrobić sobie kolejną skrzynkę. To trzeba wziąć wszystko. Otwórz szafkę i rozebrać ekstraktorek i zrobić ekstraktorek rudy T2. Dobra, jest kit. Czemu to się nie chce zrobić? To ci nie pasi. No ta ręka ci pewnie nie pasiła, co? O, 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 o. Dobra.
Mamy co chcieliśmy, latarnię oczywiście sobie też nadal zrobimy, żeby pamiętać, że jest tutaj coś takiego, radiolatarnia. Ty czemu nie chcesz w inny sposób się postawić? Halo, co się dzieje? O, tu się odwala, o. Jest szafka. I tu niech będzie żółte standardowo. Dobra, i tu się stricte zbiera siarka. Fajnie, miło wiedzieć. Zabieramy cały tytan, jaki tutaj jest, bo tytanu naprawdę potrzebujemy. To możemy sobie na razie nawet odrzucić. Bardziej zależy mi na tytanie. Skąd my mamy 2,8 jeszcze? A, dobra, wiem, z czego mamy. Tylko wiecie co? Nie pomyślałem, nie pomyślałem. O, to jeszcze kobalt sobie leży. Czy jest jeszcze więcej tytanu? Fajnie. Pospolite larwa. Nie wiem, na co mi ta larwa będzie, ale może się do czegoś przyda. Więcej siarki. Ja jeszcze chciałem być marynarzem, ale nie. Nie udało się. Tak szczerze powiedziawszy, to chciałem. O, tutaj mamy kopalnię. Ten osm wziąć, bo ten osm też będzie przydatny. Ten osm również będzie przydatny. W dalszym aspekcie. Co tam jest? Czy my tu byli? Czy my tu byli? Ej, ja sobie nie przypominam tego miejsca. Może sobie przypominam. Przypominam sobie, dobra, wiem. Wiem, gdzie my są. Wiem, gdzie my są. Nie jest źle. Zaraz się pewnie pogubimy i będzie problem. Zaraz się pogubimy. Dobra, nie, nie pogubiliśmy się, jest ok. Bierzemy ten tytan, który tam został. I wracamy na chałupę. Bo tu jeszcze siarka się dobrała, fajnie. Do tego tytanu to my tak niewiele zbierzemy. Tak bardzo niewiele bym powiedział. No cóż, lepszy rydz niż nic. Tu w teorii jest jeszcze jedna złota skrzynia, o ile my jej nie wzięliśmy. A nie, sorry, to nie tu. Patrzę na coś innego. No i się zgubiłem. Kurwa, leciałem doskonale w tą stronę i się zgubiłem. O tu, dobra. Jest jak być powinno. Oj, musimy się kawki napić. Nie ma tak nagrywać to przed pracą. Okej, to tak. Iryt mamy. Iryt sobie możemy odłożyć standardowo. No i sobie go posegregujmy. Osmu też troszeczkę zebraliśmy. Ośmik jest. No, kurde, naprawdę trzeba zacząć robić. Trzeba zacząć robić tutaj jakieś porządki. Bo jest lipa. Jest lipa. Czy próbki glonów? Próbki glonów oczywiście w ogóle żadnych nie mamy, prawda? O jest, nie mamy żadnej. Świetnie. To już trzeba pozbierać. Myślę, że tych glonów też sobie więcej zrobimy. Ja w ogóle zrobiłbym tutaj sobie jakąś skrzynkę przyboczną właśnie na takie rzeczy glonowe. Jestem ciekaw, czy jeżeli tutaj na przykład byłby automat postawiony, to czy on by sam sobie zbierał te glony i by sobie je robił. To jest też ciekawe. Można by było też ten automat postawić gdzieś koło irydu, żeby robił pręty irydowe. Nie wiem, coś takiego. To nie jest głupie. To nie jest głupie. Moglibyśmy bardziej iść na tą automatykę. Dobra, potrzebujemy dużo bakłażanów. Dużo. To będzie nam to potrzebne, mamy tylko 5. Nie jest dużo. Dobra, mam więcej.
Nie wiem ile wziąłem, ileś wziąłem. Dobra, i się skończyło Eldorado. I się skończyło Eldorado. Dobra, co my tu potrzebowaliśmy jeszcze raz? Do tej larwy mutagen. A mutagen gdzie zostawił Shiro? To jest dobre pytanie. To jest próbka bakterii. Shiro nie zrobił mutagenu. Kurwa, ale jestem upośledzony. Oj. Czemu tu iryt leży? I czemu tu woda leży? I czemu tu siarka jest w ekwipunku? Mutagen. El mutageno. Jest siarka, próbka bakterii, metanowy nabój. Nie wszystko, jedno. Siarka, próbka bakterii i metanowy nabój. Dobra, zrobimy sobie przynajmniej jedne motyle. Jedne motylki. Mutageno, dzień dobry. Mamy cię. Oprócz tej siarki teraz będzie troszeczkę więcej. Teleporter. Teleporter to po prostu tu będzie taka jazda. To będzie taka jazda. Już tak no niewiele brakuje. Teraz już będzie teleporter. 25 GTI. No to już jest niewiele. Musimy bardziej zwiększyć terraformację. I dopiero wtedy będę robił porządek tutaj w naszej bazie. Dopiero wtedy cokolwiek będę tutaj robił. Dobra. Brym. A, dobra, już mam wszystkie rzeczy do manipulatora. To i to. Rób się. To się szybko robi. To się bardzo szybko robi. I wiecie co, ja sobie zrobię więcej tych bakłażanów. Trudno. Z grzybów na razie nie korzystamy. No, bakłażany się przydają bardziej. Dwa grzyby, dwie fasolki i dwie dynie, dobra. Reszta zostaje taka, jaka jest. Kopuła motyla, otrzymano nowy schemat, świetnie. Kopuła motyla, gdzie ty jesteś kopułką motyla? Tu jesteś kopułką motyla. Nawóz T2, kora drzewa, dwie super stópki. Będziemy mieć chyba wszystko nawet. Będzie elegancko. Jeszcze raz. Nawóz, kora drzewa. Kora drzewa, nawóz 2, to jeden sobie możemy odstawić. Zeolit też mamy. Wszystko mamy, my jesteśmy bogate. My wiemy od kogo są. Dobra, robimy kopułkę motylka. Tak trochę 2 na 10 tutaj. Jakiego żółwia będziemy robić? Mi się w ogóle ta baza już przestała podobać. Serio. Nie mogę. Nie chcę tak. Dla mnie musi być ładnie. Ciebie trzeba usunąć. Drzewko. Rozsiewacz drzew. Proszę mi robić w tą stronę. Bo to ma zasięg. Ale to ma zasięg. Dobra, tu się możesz rozprzestrzeniać. No to co, kopułka motylka z tej strony? Będzie się dało w ogóle? Się nie da. A jeżeli już, to czemu się nie da? Au, nie to. Co tu się odwala? Czemu tu się nie da? Co się dzieje? Dobra, czyli musimy zrobić żółwia. Kij ci w oko. Ja muszę w końcu te lampy porobić, kurwa, to nie ma wejścia już. To tak ciemno. To jest kopuła motyla, rozumiem, tak? I tu możemy wkładać motylki. Na razie nie ma żadnych motylków.
Ciemno jak w dupie, nie wiem, czy energii już nie mamy? Wow, jakie motylki ładne. Larwa motyla, tlen... Nie. Leani, przepraszam, mnożnik ładów 1,75. Dobra, wsadzamy te motylki. Uiiiiiii. Ale mam motyle. Ale nam motylki dodają. Owady. Od 100 kilo będziemy mieć nasiona drzew Elegea. Tylko co nam to da? Nic. No właśnie. Nic. Larwa motyla Chevron. To pewnie jakiś lepszy. 550 ton. Bez jaj. Aż tak to nas nie stać. Chyba, że one będą teraz występować ogólnie, tak wiecie. Samoistnie. Chyba, że one będą tak sobie samoistnie występować. W ogóle, kochani, ja sobie tak patrzę tutaj na mapkę, która jest... No, która jest. Jak będziemy mieć teleporter, zmieniamy lokalizację bazy. Całkowicie zmieniamy lokalizację bazy i... No i będziemy robić sobie ją koło wodospadu. Będziemy robić sobie ją koło wodospadu. Zrobimy jakąś sobie ładną bazę. Ja jeszcze chciałbym zobaczyć jedną rzecz, tylko naprawię fundamenty, które tu zniszczyłem. Nie będę dzikiem. I naprawię. Dobra. Wszystko? Wszystko? Ja chcę coś zobaczyć. Autorzemieślnik, potrzebujemy... O Jezu, prętu superstali. To mnie bardziej niepokoi. Czego nam teraz zabrakło? Kobalt jeszcze jest. Magnezu nie ma. My nic już tu nie mamy. No wiecie co, ja to bym w ogóle zrobił sobie teraz. Tak na serio. Zrobiłbym sobie teraz ekstraktor rudy, tej zwykłej. A wiecie dlaczego? Bo my nie mamy surowców. Tak bliskich surowców. Chyba, że zrobimy, ale to też super stop będzie potrzebny, no właśnie. Przynajmniej na jakąś chwilę, czy na jakiś czas. Zrobimy sobie ekstraktor rudy T1 zwykły. On sobie gdzieś będzie tutaj stał, z boku. To będzie nasza taka kopalnia, wiecie. Taka kopalnia, w sensie surowcowa. Ona tutaj sobie będzie wydobywać przedmioty. Magnes jest. Magnes drugi. Trochę się pozbędziemy tego szrotu stąd. O, tytan leży. Dawno tego nie robiliśmy, nie? Dawno tego nie robiliśmy. Żelaza nie chcę. Żelaza to ja mam tyle, że o Jezu. Ale dobrze. Dobrze, że tego żelaza jest tyle, bo będziemy mogli sobie więcej zbudować potem. Potem będzie budowando. Teraz sobie iryt ogarniemy. No i fajnie. Bardzo fajnie. Wracamy do naszej bazy. Mówię, musimy ogarnąć sobie mniej więcej, jak będziemy robić... Jak będziemy robić naszą bazę. Bo przed zakończeniem serii z Planet Craftera, ja widzę, że już powoli, może nie tak super hiper, ja to myślę, że jeszcze będzie kilka odcinków z tego. Nawet nie kilka. A myślę, że się może skończyć na kilkunastu. Widzę, że ta baza, no, nie spełnia swoich wymagań. Te magazyny są za małe. Ewidentnie są za małe. O, jeszcze FPS-y spadły. Czemu nam tutaj do bazy woda leci? Weźmy to na chwilę, uzupełnimy sobie magazyn żelaza. Nie no, aż tak to nie. Bardzo, ale to bardzo fajnie by było, jakby twórcy dodali coś takiego jak staki. Jezu, jak to by się przydało. Na przykład, że wiecie, możemy sobie kraftować żelazo skondensowane jakieś i tak dalej. To by było super. Kobalt 1, krzem mało, żelazo dużo, tytan mało. Aluminium też mało. Pójdziemy jeszcze po aluminium. Dzisiaj będzie taki zbieraczkowy taki odcineczek. Jakie wiecie, 2 na 10, kahaha, hihihihi. Ale serio, jak tylko dostaniemy teleporter, z automatu się przenosimy. No to w ogóle widzę, że jest sporo tego.
to widzę, że tego jest sporo. To w ogóle samo aluminium praktycznie. Bo to bieganie ogólnie w tą i w tamtą, w tą i w tamtą. Nie wiem, czy ten teleporter nie będzie miał żadnych tam cooldownów i tym podobnych, ale jeżeli będzie miał to lipa. Jeżeli będzie miał to lipa. Mówię, nie skończymy serii, dopóki nie zrobimy tego generatora na całą mapę i nie odpalimy ogólnie tych wraków. Tych wraków takich jakby zewnętrznych, nie? Jedzenie. To bym nie zapomniał. To bym nie zapomniał. Magnes, kobalt. Krzemu też mało. No i kurwa, magnezu znów mamy wiele. Znów tam się nie mieści magnes. Nie. Znaczy magnes, żelazo. Boże, co ja gadam. Mamy za dużo żelaza. No ale dobra, niech te super słupki się... Bo właśnie dlatego mówię, te takie kopalnie zwykłe przydałyby się tutaj. Przydałyby się tutaj, bo te kopalnie, no, dają dużo. Mimo, że te surowce są takie losowe, to naprawdę dają dużo. Szkoda, że twórcy zrobili tylko wydobywanie żelaza z tych lepszych, nie? Bo to by też było troszeczkę inaczej, o. Pospolita larwa. Pospolite ruszenie. O, akurat cały widzieliśmy, super. Ja nie wiem, czy ja się nie wrócę zaraz po te ekstraktory. No i zrobimy sobie lepszą kopalnię, żeby zobaczyć, czy naprawdę będzie bardziej wydobywane żelazo, czy może to po prostu jest tylko taki fake. Bo być może to jest zrobiony taki fake. A być może te najlepsze ekstraktory pozwalają wydobywać też inne surowce. Kurczę, no to może być logiczne. O, aluminium to my mamy teraz od zarąbania. Ale żelaza to mamy już za dużo. Tytan się znów skończył. No właśnie o tym mówię. Cały czas coś. Cały czas coś. Czy my będziemy mogli już zrobić sobie ten pręcik? A tak. Pręc super stary. Aluminium jedne. O. Pyk. Pręc super stali mamy. I teraz tak, 3/8. 3/8. Bla 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 i 2 pręty irydowe. I zobaczymy. Zobaczymy, czy właśnie tak to wygląda, jak myślę. Chyba nawet tu gdzieś postawię. Bo tu jest cały czas, że jest żelazo wydobywane. Vivarium, blokowane osiągnięcie. Co ono daje? Reach insect level? O, gdzieś byśmy zrobili. Tak. I teraz będziemy mieć atmosferę. Uhuhu. Zdobywamy atmosferę teraz. Nie no, fajnie, 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 fajnie. Mamy co chcieliśmy. Została nam jedna super stópka. Coś się wydobyło? Nie. Woda. I jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić. A dokładniej... Auto rzemieślnik, ale kurwa, to też super pręt. Dużo. Dużo od nas wymagają tych super prętów. Naprawdę, bardzo dużo. Wylas tropikalny rośnie, fajnie. No bo to jest samo żelazo w większości wydobywane. Zastanawiam się, czy by jakieś niszczarki to nawet nie postawić. Tego żelaza, bo tego żelaza jest za dużo. Ja wiem, że z pewnością to się zmieni po jakimś czasie, jak nie wiem, będziemy budować i tak dalej, znowu będę narzekał, że nie mamy żelaza. To jest bardzo prawdopodobne i mówię, że tak nie będzie. Powiem więcej, ja jestem przekonany, że tak będzie. No ale jednak. Dobra, czy siareczka się ładnie tu zbiera? No tak. Może być, no. Może być. Tem, potrzebne. Tytan, potrzebne. Magnes, potrzebne. Ale bardziej tytan. Może ja po takie surowce będę przychodził tutaj, to naprawdę się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się. Więc, że tak powiem, teraz główny cel Planet Crafterza, jaki mam, to jest właśnie teleporter. To jest teleporter, który umożliwi nam wszystko.
No i osiągnęliśmy erę insektów. Osiągnęliśmy erę insektów. Dobra, tytan. Tytanu trochę przynieśliśmy, żelazo jest niepotrzebne, krzem też trochę jest, kobalt również, magnes też jest, siarki to w ogóle mamy, to nie to. Cztery sztuki, potrzebujemy 9, prawda? 8. 5, 6 już mamy. Jeszcze jedną zrób. Bo tu super słupkę, no mamy. No i czegoś zabrakło, kurwa, wiedziałem. Krzem jest, kobaltu zabrakło. A, no spoko, to nie problem. Lecisz maleńka. No właśnie, o to chodziło. Aluminium, aluminium. Dobra, pręd super stópki, autorzemieślnik, jeszcze 2 ósme. Raz, dwa. I o co mi chodzi z tym autorzemieślnikiem? Ja wiem, że stwierdzicie, że jestem kurde głupi dziad. Być może. Mamy żelaza? Nie mamy żelaza. Fundamento. Być może stwierdzicie, że jestem głupi dziad. Ja nie mówię, że tak nie jest. Właśnie. Właśnie. To wykrywa glony. Wykrywa glony. Nawet pospolitą larwę wykryło gdzieś w tym zasięgu. Tam jest. Nawet tu jest. Tylko co ja chciałem z tym zrobić? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Jedzenie wysokiej jakości byśmy mogli na stop robić. O. Próbka bakterii. No właśnie, robi. Tylko czy to zużywa te glony? Cały czas robi. Zobaczymy, czy to zużywa to. Czemu przestało? No to jest. Kolektor wody z jeziora. 2 glony tylko wykryło? No problem, ja ci nawet tu wyrzucę. I zebrał te glony? Nie zebrało tych glonów. Ja tu się uczę, jak to działa. No masz. Czemu to nie działa? Trzymano nową wiadomość, akurat na sam koniec, świetnie. Rozumiem, że tu już żadnych glonów nie ma. No są. Nie rozumiem trochę tego, jak to działa, ale okej. Mamy nową wiadomość. Od Sentier Corp. Nasze czujniki wykryły, że warunki na twojej planecie powinny pozwolić na pojawienie się dzikich larw na powierzchni. Wykorzystaj te larwy w inkubatorze do hodowli endemicznych gatunków pszczół i motyli. Gatunki te są wymagane do wypełnienia twojej misji i przyspieszenia procesu terraformacji. Jesteś uważnie obserwowany. Pamiętaj, że nie powinieneś używać urządzenia komunikacyjnego do kontaktowania się z kimkolwiek innym niż Sentier Corp. Wow, Sentier Corp sobie o nas przypomniało. Sentier Corp się do nas odezwało. Czas najwyższy, kurde. Czas najwyższy. Dobra, tu mamy pospolitą larwę. Ori, moglibyśmy sobie zrobić jeszcze na sam koniec próbkę bakterii. Siarka. To były 2 siarki? Nie, 1 siarka.
I nabój metanowy. I jeszcze nawóz plus niezwykła larwa. Albo pospolita larwa. Nie pamiętam. Nie pamiętam. To do nawozu było potrzebne. Dobra, mutagen jest. Mutageno jest. Tak, pospolita larwa. Rozpocznij sobie to. I sobie to oczywiście wrzucimy jeszcze do motylków i jakoś to będzie sobie szło. Tylko tak, no musimy zwiększyć tą terraformację. Myślę, że możemy nawet, dzięki teraz, że mamy tyle tego irydu, możemy pozwolić sobie na ogrzewacze C4. A jak nasze wybuchowe proszki? Mamy jakieś? Nie mamy żadnych. No to nie możemy sobie pozwolić. Na pewno przydałoby się zrobić porządki w tych, kurwa, skrzynkach, bo to jest dramat. To jest dramat. Totalny dramat. Widzę, że chyba nas stać jeszcze na jeden w razie czego generator, ale... No ale... No właśnie, ale... Pierdolnik, jakich mało. Trudno. Zrobiły się motylki? Zrobiły się motylki. No to moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Planet Crafter. A czemu tutaj tylko 120? Ej, te niebieskie motyle są słabe. To one się przekształciły chyba. One też były niebieskie, prawda? Kurde, zobacz sobie to na filmie. Jeśli tylko tyle motylków? Mało. Mało. Dobra, grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.